Jakby w związku z tym jak widzę galerię Arsenał w Białym Stoku na wschodzie polski to przede wszystkim bym chciał, żeby to było kontynuowane, żeby ta wschodniość miała jeszcze więcej szans być jakby odczuta tu w Warszawie. I to jest podstawowe i najważniejsze, żeby wiedzieć gdzie się jest i galeria Arsenał. W wypadku wystawy Pozbawienia, ale też w wypadku podróży na wschód czy tak też było przy wystawie Slavs Tatar Tatars Niesforne Nosówki jest takim oknem na, na wschód. Przy okazji Pozbawienia pisałem tekst do, do katalogu o wystawy i to nie był tekst o sztuce, tylko to był tekst o problemie emigrantów i uchodźców. To co jest pokazywane w stoku, to co jest wydawane w katalogach, to co jest jakby przemyśliwane tam to jest właśnie kwestia z jednej strony peryjności, kwestie związane z emigracją. I tak jak była na przykład w wypadku podróży na wschód, przypominanie o tym, ile mamy wspólnych spraw, wspólnych elementów z tymi krajami, które są jeszcze dalej na wschód. Tak? Warto przypomnieć o tej wystawie oksymoron normalności, która była na przykład prezentowana w Stambule i widziałem ją w Stambule. I to też świetnie pokazywało, jak właśnie akurat wystawa zrobiona w galerii Arsenał jest w stanie działać w Stambule poprzez właśnie tą świadomość tożsamości i położenia. I chyba bym przede wszystkim życzył Arsenałowi, żeby te ich działania były po prostu szerzej znane w Polsce i w ogóle w Europie, czyli żeby były jakieś takie szanse, Sytuacji przenoszenia tych działań z Białego Stoku gdzieś indziej, ale może z drugiej strony to, że trzeba za każdym razem pojechać do Białego Stoku, udać się w jakąś podróż na wschód, to jest te też istotne, żeby zblazowanych Warszawiaków zmuszać do podróżowania. Um, więc chyba bym życzył przede wszystkim Galerii Arsenał, żeby jeszcze więcej ludzi przyjeżdżało do Białego Stoku.